pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, jak widzicie w tytule, zapraszam na zakupy lutego i marca, czyli na długie zakupy, tak coś mi się wydaje, bo jak wiecie, mamy przełom sezonów i w tym czasie najwięcej chce się nowych rzeczy. Zresztą ja też muszę się przyznać, że zawsze po przygotowaniu filmu o trendach gdzieś tam już swoje różne typy mam upatrzone i zawsze się na zakupy wybiorę. Także zapraszam Was dzisiaj do oglądania. Mam sporo nowych torebek polskich marek, to widziałyście ostatnio, widzieliście w filmie o torebkach, też go tutaj w kartach podlinkuję. Również biżu też w ukruch mam, której też nie będę pokazywać, bo też widzieliście vloga z premiery, też go tu podlinkuję, ale różne nowości i z sieciówek międzynarodowych i z polskich marek i też coś od projektantów będzie. Także dzisiaj tak, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Już nie przedłużam, tylko zaczynamy, bo ten film i tak będzie długi. I zaczniemy od dwóch rzeczy z wyprzedaży. Co ciekawe, to jest marka And Other Stories, czyli ona jest dostępna tylko w Warszawie stacjonarnie i tylko w Gdańsku. I ja sobie kupiłam w Gdańsku na początku tego roku dwie rzeczy. I wiecie, dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że ja tę marynarkę, która jest po prostu przepiękną, welurową, czarną marynarką, wyhaftowywaną w takie ciepłe kwiaty, no ona jest typowo jesienno-zimowa, ale ponieważ teraz gdzieś tam się te berze pojawiają, to kto wie, czy nie założę jej jeszcze tą wiosenną porą. Natomiast ja ją kupiłam tak około minus 50-70% taniej, a ona jest teraz dostępna normalnie w kolekcji wiosenno-letniej w pełnej cenie 150 euro. Także nie wiem, dlaczego akurat wtedy w styczniu ona była przeceniona, no ale była i dorwałam ją tak naprawdę no, w bardzo, bardzo dobrej cenie. Natomiast teraz ją bez problemu można kupić właśnie w cenie, no niestety regularnej. Ja mam jej rozmiar 40, ona jest w ogóle taliowana, no przepięknie wygląda, zresztą tutaj też wrzuciłam Wam fotkę i będę wrzucać fotki, jak już coś miałam na sobie. Również Another Stories kupiłam sobie taką podstawę garderobi basic w paski, jak wiecie, różnego rodzaju paskowe, czy t-shirty z krótkim rękawem, czy z długim rękawem, bardzo lubię. Mam już też chyba ze dwa z Another Stories, no i właśnie kupiłam sobie trzeci. On różni się od poprzednich tym, że ma jeszcze tutaj napis Amour Magique po francusku, wiadomo, tak. No i ma właśnie kontrastową górę. Ja już też mam taki t-shirt w czerwone paski z czarnym tym kołnierzykiem, no a teraz coś na odwrót, to są paski granatowe. Ja mam go w rozmiarze 40, on jest cały czas dostępny, bo on jest w regularnej kolekcji, był na początku stycznia, jest cały czas. Ja lubię tę bawełnę z Another Stories, z tych basiców, bo ona jest dosyć gruba. Ona nie jest cienka, tylko jest taka, że wiecie, możecie prać ten long sleeve bardzo wiele razy i nic Wam się z nim złego nie stanie, ja go już prałam przynajmniej kilkanaście razy i on cały czas wygląda bardzo dobrze. Zresztą też widzicie na stories gdzieś tam, na Insta Stories, na Instagramie, że ja w nim bardzo często chodzę. Kolejny łup wyprzedażowy to jest w ogóle hit mojej ostatniej soboty, czyli jak byłam w... Gdzie to byłam? W Krakowie. W ogóle dziękuję, jeżeli między Wami są osoby, które były w Krakowie, to bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność. Zawsze podczas takich, wiecie, imprez jestem taka oszołomiona troszkę tym, że jesteście, że jest Was tyle miłych słów, zawsze słyszę, także dziękuję bardzo. No i później po tych częścią tej imprezy były pod koniec zakupy ze zwycięzczynią konkursu na stylizację, z Nadia, zresztą wygrała, świetna dziewczyna. No i byłyśmy w Reserved kupować też dla niej różne rzeczy. No i jak zobaczyłam tę marynarę, to mówię, o kurczę, ale fajna. Co więcej, ona w ogóle była na jakiejś mega końcówce wyprzedaży, więc kosztowała 40 zł, 39,90, a ona się mieni, wygląda po prostu fantastycznie. Ciekawa jestem, jak ona w kamerze będzie wyglądać tutaj w aparacie, bo na żywo wygląda po prostu, jakby była z jakiejś kolekcji w Saint Laurent, w takim jest klimacie. Jest dosyć duża, blazerowa, troszkę oversize'owa i ona jej na stronie nie ma. Oczywiście też, jak zwykle, ja tutaj się postaram wszystkie rzeczy podlinkować, które znajdę, natomiast jeżeli będziecie w Reserved i będziecie przy kasie, to przy kasie leżą zawsze takie, wiszą takie właśnie resztki wyprzedaży. Ja ją tam sobie wyhaczyłam, mówię, kurczę, 40 zł, a ona wygląda mega, mega dobrze, na pewno się wieczorową porą gdzieś w niej wybiorę, jestem bardzo zadowolona. Kolejna rzecz to jest coś, o co też mnie często w ostatnim miesiącu pytałyście, bo to jest zakup z lutego, czyli to jest koszula z TK Maxa. No i właśnie, TK Maxa nie mogę podlinkować, bo TK, no bo nie ma tam online opcji kupowania. Natomiast to jest dosyć duża, taka ala męska, też przeskalowana koszula, mam ją w rozmiarze 38. Jakaś dziwna taka nazwa, Bridget Herskind? Nie wiem.
Może jakaś niemiecka, może szwedzka, może holenderska, może duńska. Co mi się podoba w tej koszuli? Jak wiecie, ja bardzo lubię koszule. Bardzo lubię duże takie ala męskie koszule. Lubię koszule w paski. Na ogół mam je w niebieskie albo w granatowe paski. Natomiast czerwonych pasków jeszcze nie mam. I jak zobaczyłam tę koszulę, to mówię, kurczę, no takiej jeszcze nie mam. To jest mój ulubiony argument. Do tego wszystkiego, przez to, że ona ma złote guziki, to te złote guziki wprowadzają takie trochę retro, 80sowe, ale też taki trochę letnio-marynarski klimat, więc stwierdziłam, ona też jest 100% zabawiony, że będzie fajnym zakupem teraz na wiosnę i lato. Zresztą często w niej chodzę, często widzicie mnie też na Instagramie czy na Insta Stories. Nie wiem, czy ona jest cały czas dostępna. Wtedy, jak ją kupowałam w lutym, to było nawet początek lutego, pierwszy tydzień lutego, no to było ich dosyć sporo. Czy są teraz, nie wiem, no ale gdzieś tam w TK-u warto na takie okazje polować. Ona też nie była droga, bo kosztowała około 100 zł. I kolejna rzecz to jest to, co mam na sobie, bo od tego w ogóle powinnam film zacząć, bo już pewnie będzie wiele pytań, co mam na sobie. A na sobie mam koszulę z H&M-u, którą też kupiłam jakoś na początku lutego. I to jest taka koszula, która jest z bawełny. Jest dosyć luźna w formie, natomiast widzicie, jakie ma przepiękne, folkowe, takie nasze koronkowe zdobienia, a jak ja zobaczyłam, to mówię, no nie, takiej jeszcze nie mam, to po pierwsze, chociaż dwie podobne mam, ale nie takie, bo mam całe takie jakby folkowe, a po drugie nie, no to po prostu ta koszula jest jak dla mnie stworzona, jak wiecie, ja bardzo lubię takie klimaty, też do nich sobie ostatnio wracam, no i widzicie w połączeniu z czerwonymi ustami, myślę, że wygląda bardzo fajnie, też świetnie wyglądała na zdjęciach na Instagramie w połączeniu z beżem i z jeansem, też bardzo wiele pytań o nią dostałam, też widziałam w ogóle na Instagramie, że sobie ją też już kupiłyście i niestety online, jak wczoraj robiłam listę do tego filmu, jej nie znalazłam. Natomiast stacjonarnie, kto wie, może jeszcze znajdziecie. Może na dole, jeżeli będzie na metce, postaram się napisać numer referencyjny tej koszuli. Jak będziecie chciały po prostu w sklepie ją dostać, to się o nią pytajcie, no bo online jest ona niedostępna, ale ja ją bardzo lubię i wydaje mi się, że dobrze do mnie pasuje, świetnie się w niej czuję. No i ta bawełenka, także coś fajnego teraz też na wiosnę i lato. Teraz przejdziemy do zarazy, czyli do dwóch też rzeczy, które sieciówkowych. Pierwsza z nich to jest t-shirt. To jest t-shirt z tych basicowych, zwykłych t-shirtów. On kosztuje 29,90. Już zaczyna się sezon na takie t-shirty. Już się mnie pytacie, gdzie je fajnie kupić w dobrej cenie. No i w Zarze macie tę linię, taką Join Life, czyli to jest linia, gdzie te rzeczy są, tam są różne rzeczy. I są spodnie, i t-shirty, i bluzki. Ale one są wykonane z organicznej bawełny. Ja sobie w ogóle kupiłam go w dwóch rozmiarach. To jest M-ka, ale kupiłam też L-kę, bo chciałam, żeby ten dekolt był duży, taki jak w moich ulubionych kosowych t-shirtach. Także jeżeli wolicie mieć większy dekolt, to weźcie jednak L-kę, chociaż w M-ce też ten dekolt jest dosyć spory. I to jest taka jakość, wiecie, że to jest t-shirt na jeden sezon. Ja nie mam wątpliwości, że on nie powita ze mną przyszłego roku, te t-shirty. Natomiast on kosztuje 29,90 i myślę, że ta cena w stosunku do jakości i do tego, jak ten t-shirt dobrze wygląda na żywo, a już też jeden prałam raz i jest ok po praniu, to ta cena jest bardzo, bardzo dobra. One też występują w różnych kolorach. Wiecie, możecie kupić t-shirt kosa za 120 czy 130 zł, które też zresztą te t-shirty uwielbiam i mam je z ubiegłego roku, dwa białe, jeden czarny, czy nawet dwa czarne i one spokojnie przetrwały kilkadziesiąt prań i wyglądają świetnie. Tylko że kosztują, wiecie, 3-4 razy tyle, co t-shirt taki. Natomiast uważam, że tak jak mówię, no stosunek jakości do ceny tutaj jest bardzo fajny. Jeżeli szukacie podstawowego t-shirtu z dekoltem w serek, trzy dyszki, jest ok. I teraz muszę się schylić po fajną rzecz, którą też już widziałam, że kupiłyście, jak pokazywałam się w niej, czyli po trampki z zarazy. Jak wiecie, bardzo lubię trampki, mam ich wiele i też ten wzór wężowy to jest też jakiś taki wzór, który gdzieś tam mi modowo w duszy gra na wiosnę i lato. Jak wiecie, to jest jeden z głównych trendów, jeżeli chodzi o wzory. No i postanowiłam go wprowadzić do swojej garderoby delikatnie, bo od dodatków, czyli od trampek. To są trampki, które są bardzo w formie minimalistyczne, zwykłe. Tutaj nie ma żadnych udziwnień, ale właśnie w oczy rzucają się dzięki temu wzorowi, który wygląda bardzo dobrze. Wyglądają one porządnie, fajnie, są wygodne, bo są miękkie. To jest też ważne, żeby no, trampki były miękkie, one są mięciutkie. Miałam je na sobie chyba 2 dni już tak i nic tutaj mi złego, żadnych szkód moim stopom nie poczyniły. Kosztują około 160 zł, także Wam je, no, czy polecam, to nie wiem właściwie, bo kto wie, może się po miesiącu rozkleją i taka ze mnie będzie cwaniara. Ale na pewno, jeżeli szukacie czegoś podobnego, warto się im, myślę, przyjrzeć. Mam nadzieję, że nie było widać takiej bardzo brudnej podeszwy. I ostatni sieciówkowy zakup na dziś dzień, ale to nie koniec filmu, nic z tych rzeczy.
Tylko w ogóle zadowolona jestem sama z siebie, ze swoich zakupów, wybaczcie mi to. No ale dobrze, wróćmy do meritum. To jest garnitur z naszej polskiej marki Mojito. I to jest garnitur w takiej palecie kolorystycznej typowo jesienno-zimowej, ale jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, w tym sezonie też takie kolory, gdzieś tam te różne beże są mocno w trendach. Natomiast nawet gdyby nie były, to generalnie i tak bym sobie go kupiła, bo mi się po prostu podoba. Jest to taka krata, która jest bardzo w stylu lat 70. Ja lata 70. lubię. To jest marynara dwurzędowa, do tego są spodnie. Spodnie niestety są bardzo długie, już je skróciłam jakieś 15 cm u krawcowej, już zdążyłam, no bo jak zwykle muszę sobie wszystko skracać. Do tego ma bardzo ładną podszewkę, a przy garniturach gdzieś tam ta podszewka też jest istotna i fajnie, żeby była ładna, a tutaj mamy podszewkę burgundową, która gdzieś tam pięknie gra z wzorem i wygląda bardzo, bardzo ciekawie. Już w ogóle nie mogę doczekać się, jak gdzieś tam założę jakichś fajnych trampek i w ogóle, albo może szpilek, aż będę mogła go nosić. No i to jest garnitur, który jest dosyć drogi, bo on łącznie kosztuje ponad 300 zł. Natomiast on jest z metką Made in Poland. Także to jest ta część kolekcji Mojito, która jest szyta w Polsce. I tak, taki nowy sieciówkowy garnitur na wiosnę. Teraz przejdziemy do polskich marek i zaczniemy dwoma też bawełniakami po prostu, czyli PLN Lala i t-shirt, bluzka z długim rękawem, long sleeve z tej serii Kiss. One są niestety rzadko dostępne, bo to jest taki klasyk, że jak one się pojawiają w sklepie, to są bardzo szybko wykupowane. Ja w ogóle dorwałam trochę za duży rozmiar na mnie, bo L-kę tylko była jedna jedyna, ale mówię, biorę, bo tak bardzo chciałam mieć ten t-shirt. Ja też lubię luźne rzeczy, miękkie, więc spoko. Natomiast on bardzo fajnie wygląda. Ja lubię też bawełnę właśnie PLN-ów Lali, bo ona też jest dobrej jakości. Mam masę t-shirtów od nich, bluz też, piorę je non-stop i z tym się nic nie dzieje po prostu. Także nawet jeżeli one, te rzeczy są trochę droższe niż zwykłe takie bawełny sieciówkowe, no nie ma tu porównania, jeżeli chodzi o ceny do Zary, poza tym to też te PLN-y Lala i w ogóle produkcją i tym i całym zapleczem nie mogą konkurować a propos Zary, no bo wiadomo, gdzie Zara produkuje rzeczy, a tu mamy rzeczy, które są robione w Polsce. No jednak jak pokazywałam się na Instagramie w tej bluzce, to bardzo wiele pytań dostałam, co to jest, skąd to jest, to jest właśnie PLN-y Lala i ten klasyczny ich Kiss. Druga rzecz z PLN-ów, to jest jeszcze coś, czego nie nosiłam, to jest t-shirt już typowo na wiosnę, natomiast to jest t-shirt z tej serii ich Dream Girl, czyli no nie muszę tłumaczyć. Natomiast bardzo mi się podoba to, że ten napis jest kontrastowy, jest w czerwieni, ja lubię takie zestawienia kolorystyczne, zresztą jak widać, zresztą znacie mnie, więc wiecie. I stwierdziłam, że ja sobie taką Dream Girl będę tej wiosny i lata i z przyjemnością będę sobie ten t-shirt nosić. Kolejna rzecz, właściwie to dwie rzeczy, bo to będzie garnitur, drugi w tym zestawieniu. Natomiast jest to garnitur polskiej marki Line. Jest to garnitur wełniany, bo ten z Mojito, który pokazywałam wcześniej, to on jest głównie poliestrowy, mi się wydaje, tam nie ma nic. Chociaż chyba podszewkę ma wiskozową, ale nie jestem pewna. Natomiast to jest garnitur, który jest wełniany. Jak też jest w ogóle w klimacie lat 70. w kratkę. I o ile mnie tam nie myli oko, to jest kratka księcia Wali mniej więcej. Tak, jest on dwurzędowy, ma spodnie luźniejsze, natomiast zwężające się ku dołowi i właśnie taką dużą, luźną marynarę. Też Wam się ta marynara, jak kiedyś pokazywałam się, chyba w styczniu, bo ja go mam od stycznia mniej więcej, bardzo się podobała. Natomiast to jest polska marka, ten garnitur łącznie kosztuje około 700-800 zł, to już nie jest sieciówka. Natomiast jeżeli szukacie czegoś klasycznego, to się tej marce przypatrzcie, bo to jest w ogóle nowa marka na rynku, ona ma kilka miesięcy dopiero. Też ją sama niedawno odkryłam, może będzie miała coś w ofercie, co Was zainteresuje. I już teraz po garniturach przejdziemy do tego, co tygryski wiosennie lubią najbardziej, czyli do... Wszyscy teraz mówimy płaszczy, płaszczocholiczko. Tak, do płaszczy. I tutaj mam trzy świetne płaszcze z Femy, o które też już dostałam masę pytań, pokazując je na Instagramie. Pierwsze dwa to będą dwa beżaki. I pierwszy beż to jest płaszcz, który jest w bardzo prostej formie, w takiej formie troszkę męskiej. On jest dwurzędowy, z kontrastowymi, ale nie bardzo kontrastowymi, bo też beżowymi, takimi postarzanymi guzikami. Świetnie wygląda. To jest taki klasyk, który jest dobry na wczesną wiosnę. No niestety oba te płaszcze, bo to jest ten sam kolor, bo drugi beżak jest też w klasycznym kolorze, też na takiej ładnej, jasnej podszewce, natomiast drugi płaszcz jest wiązany. To już nie jest prosta forma, tylko to jest forma taka bardziej kimonowa. Ja miałam taki czerwony płaszcz, znaczy mam go, no i teraz mam go też w beżu, bo mówię, nie, no po prostu nie mogę sobie odpuścić właśnie tej wiązanej opcji płaszcza.
Natomiast to, co w tych płaszczach jest istotne, to jest ich skład, dlatego że one nie są na bardzo zimną porę. Tam jest w większości poliester, chociaż na wiskozowej podszewce są także fajnie. Natomiast to są płaszcze takie, wiecie, na 10-15 stopni. To nie są płaszcze na 5 stopni, no ale mam nadzieję, że już pogody w stylu 5 stopni nie będziemy miały okazji doświadczyć. Także oba płaszcze wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Zresztą też już właśnie mnie w nich widziałyście i też pytałyście, co to jest, co to jest. A to są właśnie te beże, które ja też generalnie wiosenno-letnią porą bardzo lubię. To jest też w ogóle bardzo ładny odcień beżu, bo on jest taki klasyczny, taki, który pasuje do wszystkiego i taki płaszcz założycie sobie i do trampek, i gdzieś tam do jakichś eleganckich stylizacji, do pracy na przykład. I oba te płaszcze też w ogóle mają kieszenie. Ten ma akurat takie duże na zewnątrz, bo to jest bardziej ten kimonowy fason, bardziej taki fruwający. Ale one oba na teraz, na taką wczesną wiosnę, no bo niestety, jak wiecie, pogoda nas nie rozpieszcza, chociaż jak sprawdzałam prognozę, to dzisiaj ma być pięknie i mam taką nadzieję, że jest. Ale na wczesną wiosnę są super. I kolejny płaszcz to będzie taki płaszcz luźniejszy, bardziej fruwający. To już będzie taka miękka klasyka. I tutaj w składzie mamy wiskozę i poliester, ale akurat przy takich płaszczach, które są fruwające, które są lekkie, to jest okej, że ten poliester jest. Bo tak jak przy takich ala wełnianych, to wiadomo, lepiej byłoby, gdyby była ta wełna w składzie. Tak tutaj, jeżeli ten płaszcz jest cienki, no to jeżeli ma poliester w składzie, to on będzie przynajmniej przeciwwietrzny. I jak się gdzieś tam nim opatulicie i się nim zawiążecie albo zapniecie go zapniecie, no to Was na wskroś nie przewieje. Także są takie cieńsze płaszcze, to ten poliester jest całkiem okej. Natomiast on ma też podszewkę wiskozową, także fajnie. I on w ogóle jest troszkę luźniejszy, dłuższy. Ja go miałam też na sobie podczas właśnie tego eventu w Krakowie tydzień temu. To widziałyście zdjęcia, widziałyście stories. Ma fajną linię ramion, bo ma poduszki w ramionach, także gdzieś tam tą formę w ramionach trzyma. Ma pasek i on ma też normalnie podwójne zapięcie, takie, że można go zapiąć na guziki, natomiast ja to zapięcie sobie wyprułam. To są takie napy, które też można wypruć i nie ma po nich śladu, bo gdzieś tam mi to zapięcie nie pasowało, bo ja i tak bym się w nim nie zapinała, tylko bym się przewiązywała, bo nie lubię takich zapięć, a gdzieś tam ono było takie czarne, rzucające się w oczy, mówię, nie, rozpinam, bo odpinam te napy, bo one mi są niepotrzebne, ale tak generalnie to jest taka też drobna krateczka, lekko myjąca się w oczach, że taka szarość, nie wiadomo co, ale prezentuje się bardzo fajnie i ja mam w ogóle tych wszystkich trzech płaszczy rozmiar 38 i już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła w tym płaszczu tak sobie, wiecie, śmigać normalnie na zewnątrz. A ostatnia rzecz z Femy to będzie kurtka. To będzie kurtka ala skórzana, natomiast z bardzo ładnej skóry. Jak moja przyjaciółka Celina, bo jak wiecie, Cela prowadzi Femę, pokazała mi tę kurtkę, znaczy ona nawet chyba mi jej nie pokazywała, tylko ja byłam w Femie i mówię, kurczę, co to jest, Cela, pokaż mi to, ale to dobrze wygląda, bo to nie wygląda na sztuczną skórę, to wygląda i dotyka się i też nie śmierdzi oczywiście. Pamiętacie z zeszłorocznej misji skórzana kurtka, że fajnie, żeby te kurtki nie śmierdziały, bo one często, to znaczy ekoskórzana, ala skórzana, bo one często śmierdzą i ta skóra często na żywo wygląda bardzo źle, jak taka mega jakaś derma obrzydliwa, więc jak zobaczyłam to, to mówię, o kurczę, dobrze to wygląda. Ja chcę taką kurtkę. I tak, ona jest krótka, ma podszewkę. Ja mam ją w rozmiarze tak 38. Jest lekko taliowana. Ta skóra wygląda, jak już powiedziałam, bardzo dobrze. Nie wygląda na sztuczną skórę, tylko na prawdziwą. Jest leciutka, jest miękka, fajnie się dopasowuje do sylwetki i ma jeszcze rozpięcia przy rękawach. To jest też ważne, można sobie bez problemu te rękawy gdzieś tam podwinąć, wywinąć i tak dalej na wszystkie możliwe sposoby, a ja to bardzo lubię. Także też ona też kosztuje w ogóle około 200 zł, także jest absolutnie w sieciówkowej cenie. Jak ją zobaczyłam, to mówię, muszę koniecznie ją mieć, bo myślę, że to będzie moja ulubiona kurtka nadchodzącego sezonu. Szkoda, że nie było jej w zeszłym roku, bo na pewno by się w misji ala skórzana kurtka znalazła. A ostatni płaszcz dzisiejszego filmu i dwie ostatnie rzeczy, jeżeli chodzi o ubrania, to będzie oczywiście moja ukochana towa i przepiękny ala żakardowy, bo to nie jest żakard, płaszcz w róże. Taki, w takim przydymionym różu. Właściwie tutaj są 50 Shades of Pink, bym powiedziała. Przyszły do mnie w ogóle te dwie rzeczy dosłownie dwa dni temu. Jestem absolutnie zachwycona nimi. To jest płaszcz, który jest cienki, który jest fruwający, który jest też dłuższy, ma kieszenie, ma pasek, natomiast to nie jest żaden gruby płaszcz. On też ma w składzie, z tego co kojarzę, trochę bawełny, wiskozy, także to jest taki płaszcz cieniutki. To jest już płaszcz na pewno na pogodę taką już typowo wiosenną, ewentualnie na jakieś takie elegantsze, fajniejsze wiosenne wyjścia. On jest też bardzo w retroklimacie i pewnie wiele z Was powie, że tak jak dla starej babci, nie. Ja go już widzę w różnych opcjach i myślę, że będzie się też nowocześnie prezentował bardzo fajnie.
On jest taki, wiecie, taki ogrodowy, taki trochę na bogato, taki troszkę barokowy, bym powiedziała, bo on też tak lekko połyskuje. No na żywo wygląda po prostu absolutnie fantastycznie. A druga rzecz to jest sukienka. I to jest sukienka, którą kiedy przymierzyłam, ale no nie nagrałam stories, bo to był dzień pod tytułem niewyjściowy. To aż po prostu zapiszczałam z wrażenia, bo to jest, widzicie, czerwono-biała sukienka. Znowu jedno z moich ulubionych połączeń kolorów na Polskę, że tak powiem, na flagę Polski. To jest sukienka, która z jednej strony ma kopertowy dekolt. Macie też w komplecie do niej halkę, także, bo ona jest przezroczysta, no ale macie tą halkę, która mniej więcej sięga kolan, więc jest ok. Natomiast ona się wiąże pod tym kopertowym dekoltem i gdzieś tam się rozszerza w falbanach. Ma długość taką, no dla mnie prawie do kostek, ale ja jestem niska. Natomiast ona będzie tak do połowy łydki i wygląda no fantastycznie. Ma też dłuższy rękawek, to po prostu przepięknie, już się nie mogę doczekać. Jak założyłam ją, do tego też szpilki, to gdyby nie po prostu moja niewyjściowa twarz tego dnia, to bym po prostu kręciła stories i Wam ją pokazywała. Ona jest w ogóle do zamówienia chyba dopiero od wczoraj, też trzeba było na nią chwilę czekać. I coś czuję, że moja cyganeria sprzed 2 lat stowy, czyli moja ulubiona sukienka absolutnie wiosny i lata, której już się nie mogę doczekać, kiedy wyciągnę z szafy z poprzednich sezonów, będzie miała godną, ale raczej do obcasów konkurencję. No i ta sukienka w składzie ma poliester i ma też trochę wiskozy, natomiast te poliestry takie bardzo cienkie, te towowe, bo też czasem macie wątpliwości, że kiecka z poliestru za tyle kasy, nie. Bo wiecie co, poliester poliestrowi nie jest równy. Bo może być poliester, który jak dotykacie jest gruby, skrzeczy i po prostu to jest masakra. A może być taki cieniutki jak mgiełka, bardzo nowoczesny, który właściwie nie wiecie, czy to jest poliester, czy to jest jakaś wiskoza cienka, czy co to jest. Bo to jest tak cieniutkie, że Wam nie będzie w tym gorąco, nie będziecie się w tym pocić. Ale to jest też właśnie konstrukcja sukienki i tak dalej. I na to wszystko składa się cena. I oczywiście materiał, który jest bardzo wyjątkowy, sprowadzany gdzieś tam i no nie zobaczycie rzeczy z tym materiałem najprawdopodobniej nigdzie indziej, bo to Towa dba o to, żeby te wzory i materiały były właśnie dla nich, tylko dla nich. Także tak, już nie mogę doczekać, widzicie, aż mi się po prostu oczy świecą, kiedy w tej sukience gdzieś tam będzie dana mi wyjść, a myślę, że będzie tej wiosny, bo będę miała różne fajne okazje, takie bardziej wyjściowe, ale o tym też to będę informować na bieżąco. Natomiast tak, sukienkę mam w rozmiarze 38, płaszcz mam w rozmiarze 36, bo ten płaszcz wypada dosyć duży i jak widzicie mam też wieszaczki, bo Towa wysyła swoje rzeczy na wieszaczkach. Dobra, teraz dodatki. I najpierw polska marka z czymś takim bardzo niestandardowym. To jest polska marka Moje, która tworzy ubrania nocne, chciałam powiedzieć. No ubrania nocne brzmią dziwnie. No, bieliznę nocną, piżamki różnego rodzaju, ale też różne takie nocne akcesoria, szlafroki i tak dalej. Jakieś tam opaski na oczy. I to są jedwabne, dobrej jakości rzeczy. Ja już tak mniej więcej od 2 lat mam właśnie bardzo fajną piżamkę jedwabną, taką krótką, w takiej butelkowej, ciemnej zieleni. Już nie ma dawno, ona już nie jest dawno dostępna, też jej nigdy nie pokazywałam. Natomiast pamiętacie, w filmie o trendach w ubiegłym tygodniu mówiłam o tym, że wracają frotki, że wracają lata 90. I właśnie Moje wprowadziło trochę akcesorii tego typu, natomiast to nie są takie zwykłe frotki, tylko to są frotki albo właśnie z takim wiązaniem jakby jak uszy królika, albo takie troszkę one są cieńsze, tutaj to jest akurat komplet, 4-pak, a te się kupuje osobno, natomiast to są jedwabne rzeczy, to są rzeczy, które są bardzo dobrej jakości, bo w sieciówkach jest wiele teraz tanich, takich za 2-3 dyszki, tego typu frotek, różnego rodzaju we wzorki i tak dalej, a tu macie jedwab, tu macie naprawdę doskonałą jakość, no i polską markę, one są dosyć drogie, bo one kosztują około 100, no a 100 za frotkę, no to umówmy się, to nie jest mało, natomiast jeżeli na przykład wiecie, że ktoś lubi takie akcesoria, wiecie, na przykład na jakiś prezent, to będzie doskonała opcja, bo jest to świetnej jakości. W ogóle przychodzi pięknie zapakowane i ja już sobie, ten 4-pak w ogóle rozpakowałam, bo już ten czarny nosiłam, będę też nosić na pewno inne kolory i się tak przymierzę się do tej czarnej na co dzień, bo jest to jakościowy, fajny produkt made in Poland. Jeżeli tej marki nie znacie, to też warto się przyjrzeć. Dobra, kolejne akcesorium, tak. To już jest coś takiego typowo letniego, czyli moje mega okulary od Vivienne Westwood. Również zadałyście mi masę pytań, skąd są te okulary i co to są w ogóle za super okulary, bo to są w ogóle lustra, więc może nie będę ich obracać, bo zobaczycie tutaj całą tą piękną sytuację, która nie prezentuje się tak dobrze jednak jak druga strona. Tak, ale to jest właśnie, to jest Vivienne Westwood i to są przepiękne, duże okulary, tu widzicie na zdjęciach, które sobie sprawiłam w butiku wrocławskim Zuna. I w ogóle robiłam instastory z tego butiku, bo to jest taki butik, o którym mało kto wie. On się znajduje na ulicy Łaciarskiej, w samym centrum, to jest Boczna Oławski w ogóle, także to jest bardzo, bardzo blisko no, głównych ulic, blisko rynku i tam macie mnóstwo świetnych designerskich okularów. Jakieś, wiecie, Tommy Fordy właśnie, Vivienne Westwood, takie pojechane okulary, takie, które
których nie znajdziecie w optykach gdzieś tam. Takie, które są jedyne w swoim rodzaju, bo tam właścicielka w ogóle bardzo fajna babka sprowadza je z zagranicy, gdzieś tam specjalnie jeździ na targi do Mediolanu, wybiera te pojedyncze egzemplarze i właśnie tam są różne perełki, też nie w jakichś nie wiadomo jakich wysokich cenach, bo wiadomo, to okulary designerskie kosztują na ogół około 1000 zł wzwyż. Natomiast te Vivienki kosztowały takie duże, te Vivienki kosztowały 1200 zł i to jest taka no po prostu w miarę normalna cena jak na tego typu okulary. Super w ogóle mi się w nich chodzi, one mają taki fajny, trochę rockowy, zadziorny vibe, także bardzo je lubię. I jeszcze się tam czaję na takie jedne panterkowe Tommy Fordy, zobaczymy, może gdzieś tam do mnie trafią, a jak nie, to na pewno jakieś inne sobie jeszcze sprawię z tego butiku, bo mam ochotę na jakieś takie fajniejsze okulary w tym sezonie, no bo te wszystkie klasyki, Ray-Bany, nie Ray-Bany, wszystko już mam, teraz mam, a wiecie, że ostatnio mi się te klimaty na tyle pozmieniały, że ubieram się dosyć prosto i właśnie takie fajne okulary to jest coś, to jest taki ciekawy dodatek, który może cały strój dnia, tak wiecie, sprawić, że on jest taki bardziej ciekawy, interesujący. Tak. I teraz tak, dwie torebki, już prawie na sam koniec, dwie torebki i buty, no i wracamy do Zofii Chylak na chwilę, bo po prostu śmieję się sama z siebie, bo kupowałam tę torebkę dwa dni, nie, w tym tygodniu, z pięć dni temu, z trzęsącymi się dosłownie rękami, żeby zdążyć, bo Zofia Chylak wrzuciła któregoś dnia, w ciągu dnia, w ogóle koło południa, że jest dostępna nowa kolekcja właśnie między innymi z tymi krokodylami w czerwieni. No i jedna z Was napisała do mnie wiadomość na Instagramie, a akurat tak było, że siedziałam na tym Insta i dostałam tę wiadomość i patrzę, o kurczę, dostępne, o kurczę, kupuję i wiecie, do lapa jak najszybciej, żeby z koszyka mnie nie wywaliło. Oczywiście one teraz już nie są do kupienia, te kilka dni później, już nawet dzień później nie były, nie ma takiej opcji. Natomiast kupiłam sobie małego krokodyla, jak widzicie, w czerwieni. To jest mała wersja, taka nerkowa, tej torebki średniej, które mam dwie. Z tych torebek pokazywałam je w jednym z ostatnich filmów a propos torebek projektantów. Także to jest ta mała wersja i ona przychodzi z takim paskiem wężowym w standardzie i ten pasek sobie z tyłu dopinacie i możecie nosić ją albo jako torebkę, albo jako nerkę, no już tak jak po prostu uważacie. I jeszcze ja nie będę raczej jej nosić z tym paskiem, chociaż kto wie, ja sobie do niej tutaj dopinałam już ten mój pasek odchylak, który mam, ten łańcuchowy, który uwielbiam. Natomiast te zapięcia, muszę przyznać, tutaj te uchwyty nie są dobrze zaprojektowane do dopinania tego paska, bo one są trochę za szerokie i za twarde, bo ta skóra jest dosyć sztywna, jak mówiłam Wam poprzednio. No i ciężko się dopina, ale można dopiąć, to nie jest jakby rzecz niewykonalna. Natomiast tak codziennie wypinać, dopinać, to ja się już cieszę, że ja mam te dwa paski łańcuchowe, że mam je w dwóch sztukach, o. Że niektóre będę po prostu, chyba jeden sobie na stałe dam tu, a ten drugi będę dopinać i odpinać od innych torebek, bo trochę by mnie wkurzało non stop. Po prostu bawienie się z tym. Ale na żywo ta torebka prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Tak. I myślę, że będę z niej zadowolona. Taki jest plan. Dokładnie. A druga torebka, no to już jest torebka, o której myślałam dłuższy czas, już właściwie kilka miesięcy. Już nawet w Londynie, jak byłam zimą w grudniu, to już ją tam gdzieś obmacywałam w ciemniejszych wersjach. Bo to jest torebka Chloe. To jest torebka Chloe i ona się nazywa Tess. To jest ta Tess Mini, bo one są też większe. Nie, one są też mniejsze. Czy są większe? Nie jestem pewna, ale na pewno mniejsze. To jest ta wersja mini, natomiast ona jest dosyć duża. Ona nie jest malutka i jest bardzo pojemna. I ją sobie sprawiłam, kiedy ją kupiłam? Z 3 tygodnie temu, tylko dopiero zaczynam ją tak nosić, no bo dopiero się zaczyna robić na nią pogoda. I ja ją mam w takiej opcji, to jest oczywiście skóra cielęca, natomiast ona jest też wytłaczana w krokodyla, w jasnego krokodyla. To jest taka typowa torebka dla mnie, to będzie typowa torebka dla mnie właśnie na sezon wiosenno-letni. Ona jest tak jasno-różowa, to jest taki ni to beż, ni to róż. Jest przepięknie wykonana, jak wiecie, ja markę Chloe bardzo lubię, jeżeli chodzi o torebki i o buty. Mam gdzieś tam doświadczenie i to dobre doświadczenie, więc jak już tak robiłam wstępne przymiarki jesienią i zimą do tego modelu, to mówię, nie, no dobra, na wiosnę to jest dobry czas, żeby sobie tę torebkę sprawić. I do niej jest dołączony grubszy pasek, który jest też regulowany. Także też można sobie go tutaj w różnych opcjach przypinać. No natomiast raczej ją będę nosić na łańcuchu, no bo wiadomo, że ja takich pasków, no nie przepadam z takimi paskami, ale w razie W jest on dostępny. Jest ona sztywna dosyć. O, to jest to, co odróżnia ją od tej faje, którą mam, torebki bardzo pakownej, którą uwielbiam. No, natomiast czy się sprawdzi? Zobaczymy. Na pewno będę dawać znać, jak ona się sprawuje i czy jest taka fajna, jak no jak moja Chloe poprzedniczka, to znaczy, która cały czas tu widzi oczywiście w szafie i którą też bardzo lubię. Tak. No. Ale zadowolona jestem póki co z tego zakupu bardzo. Zresztą jak po mnie widać, tak.
to taka moja trapka designerska teraz na wiosnę i lato. I na koniec, last but not least, buty. Buty od Jimmy Choo, botki. Ale śmieję się tak i uśmiecham do nich, jak je widzę. Już miałam je kilka razy na sobie i one po prostu robią absolutną robotę. To są buty, zobaczcie, szpilki, 10-centymetrowe, także to jest dla mnie taka wysokość obcasa dochodzenia, że tak powiem. To jest taka tolerancja, na której jeszcze nie wyglądam jak łamaga. Ale one mają tutaj dobudowaną taką siateczkę, siateczkę skarpetkową, którą sobie tutaj przewiązujecie. I ta siateczka, już poza tym oczywiście, że forma buta jest po prostu przepiękna, no one wyglądają absolutnie fantastycznie. No to ta siateczka to jest taki, coś takiego bardzo ciekawego. I przez to, że ona jest dosyć luźna i taka fruwająca, to te buty nie skracają nogi. Znaczy troszkę może, ale wiecie, ale nie tak jak normalnie gdzieś tam tego typu rozwiązania by skracały. I historia z tymi butami jest o tyle ciekawa, z tymi szpilkami, że ja je kupiłam za 1/4 ceny. Bo kiedy kupowałam tą torebkę Chloe, no to mówię, dobrze, pójdę jeszcze sobie zobaczyć, bo kupowałam ją w Witkacu w Warszawie, pójdę sobie jeszcze zobaczyć tam na Jimmy Choo na buty, no i patrzę, jest mega wyprzedaż, bo to już taka końcówka wyprzedaży była, bo to był no, koniec lutego mniej więcej. Te szpilki były przecenione z 4000 na 1000 zł mniej więcej. Także to znaczy, i tak oczywiście 1000 zł to jest bardzo dużo, ale szpilkobotki tego typu no, w Jimmy Choo są bardzo, bardzo drogie, już takie naprawdę ekstremalnie drogie, więc jak ja zobaczyłam tę przecenę, jeszcze je przymierzyłam, popatrzyłam na siebie w nich, to mówię nie. No ja po prostu je muszę wziąć. Także taki zakup jeszcze z wyprzedaży sobie właśnie designerski poczyniłam i jak już powiedziałam, miałam je na sobie kilka razy i jestem bardzo zadowolona z tego, że je sobie nabyłam. Zresztą to są takie, wiecie, szpilki. Takich szpilek nie kupuje się, przynajmniej ja tak podchodzę do takich zakupów. To nie są jednosezonówki, to nie są trampki, które ja po jednym sezonie gdzieś tam wyrzucę, bo już będą, nie będą się do niczego nadawać. To są buty, które ja noszę rzadko, raz na jakiś czas, ale które będę nosić teraz, za 5 lat, za 10, za 20 i... Za 20... Ile będę miała lat? To jeszcze dam radę. Za 30 to już nie wiem, ale plan jest taki, że też dam radę. Ale to są takie buty po prostu for life, ja się śmieję, na całe życie. Także taki łup jeszcze wyprzedażowy mi się po prostu o z końcem sezonu wyprzedażowego przytrafił. Także moje drogie, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, że film Wam się podobał. Piszcie, co Wy sobie upolowałyście, gdzie coś fajnego, jakieś linki powrzucajcie, bo ja zawsze w te linki wchodzę. Jestem ciekawa, co Wy tam wynajdujecie, bo też czasem zdarzy mi się zgapić. Nie powiem, że nie. Także mam nadzieję, że moje zakupy tak Wam się podobały. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.